Wszystko, no, trzymamy kciuki za naszą drużynę i mamy nadzieję, że niedługo to zaczniemy prowadzić w tym meczu. Tu sprytnie teraz zmieniła odegranie do boku. Strzał 16 w przedzieli pola karnego. Zabije to Stasiak. Zabiła to Aleksandra Stasiak. Jest 1-0 dla Medyka Polomarket 2 koni. Ale... Bo ta piłka odbiła się od poprzeczki, potem Stasiak dobiła. No i teraz Łatka z linii pola karnego na 2-0. Jak na zawołanie przywołaliśmy Kingę z linii pola karnego w stylu liany kostowej. Kinga od razu uruchamia potężne zagranie na Paczyńską, która podłączy się do ataku, przelobuje swoją przeciwniczkę i padnie bramka na 3-0. Łasicka, pole karne. No i czy to wpadnie? Jest! Kombinacyjna akcja, była tam przepychanka. Wojewódzkich, na szczeblach wojewódzkich, bowiem dwa mocne zespoły mierzą się ze sobą, które w tym sezonie jeszcze przecież się spotkają, bo w ramach pierwszej ligi Grupy Północnej nie oglądaliśmy jeszcze pojedynku dwóch ekip. Dobre przyjęcie piłki Ani Zając, wykorzystanie tego podania przeciwniczek, teraz z kolei Rabiega, ale widzimy, że Grześkowiak próbuje się zastawić, odegrać piłkę do Nowak, środkowej defensorki Polonii Poznań. Ponownie piłka pod nogi Anny Zając, trzeba rozrzucić do boku, odbudować znowu. No i ponownie widzimy ten taki stały schemat w tym spotkaniu, że Izabela Tracz po przekodnej szuka podaniem krótką taką piłką Aleksandry Stasiak. Teraz Nogalska w polu karnym, bron defensorki i po główce wpadnie ta bramka na 1-0. Widzieliśmy Natalia Rabiega, która wykorzystała zbyt dalekie wyjście do obrony tego strzału Emilii Krajewskiej. Medyczki prowadzą w tym momencie już 1-0. Od Łatki do Trybus na skrzydło. Trybus pole karnym, odegranie na biegającą Rabiegę, jeszcze gramce Nogalska dobić, jeszcze Trybus nie rezygnuje, blokowana mocno i jeszcze może sprzed 16 nastąpi jakieś wykończenie aukcji na samym środku. Zając dobiega do piłki i wpadnie na 2-0. Anna Zając, niesamowity strzał, ależ w ogóle kapitalnie rozegrana ta akcja medyczek. Dużo też takich akcji mylących przeciwniczki, bo gdzieś próba rozgrywania tej akcji poprzez skrzydło, wejście skrzydłem, to się nie udało, to bramkarka interweniowała, to akurat tak się zdarzyło, że defensywa drużyny Polonii Poznań wybiła tą piłkę poza linię 16 metra, a tam była Kinga Łatka, odegrała. Kilka przerwy i za chwileczkę znowu wznowimy od rzutu wolnego i Klaudia Łasicka. A to Łasicka, a to Kinga Łatka. Na zmianę biją te rzuty wolne. Za chwilkę będzie dośrodkowanie piłki w pole karne. Tam są już dziewczyny w większości ustawione na 16. Na wypadek, gdyby ta piłka uciekła przed za pole karne. Jest Kinga Łatka, a Anna Zając wykorzysta ponownie ten rzut wolny i jest już teraz 3-0. Starają się jedne i teraz drugie w tej końcowej fazie przechwytywać piłki i Stasiak potężną piłkę na Rabiegę. Może być sytuacja 1-1, może ją przelobuje. Rabiega! Jest 4-0! Ależ perfekcyjną piłkę dostała od Aleksandry Stasiak z głębi pola. Natalia Rabiega prowadziła, wyszła znów daleko do obrony Krajewska. Nie tyle co przelobowała, po prostu lekko ją przeszła, oddała strzał i spokojnie ta piłka wpadła w bramkę i pierwsza połowa niedługo będzie się kończyła, jest 4-0. Stara się to wykorzystać, jest Aleksandra Stasiak po przekonnej, piłka do zawężającej tą akcję Łasickiej. Łasicka stanie naprzeciwko światełka bramki i zrobi przerzut na drugą stronę. Tam może wejść właśnie wspominana Trybus skrzydłem. Trybus w polu karnym! Jeszcze dobije to Aleksandra Stasiak! Ależ akcja! Powiew świeżości, tym samym na boisku, jeśli chodzi o Polonię Poznań. Jak to przełoży się na mecz, za chwilkę się dowiemy. Na razie znów próbowała jakąś akcję tam Polonia bokiem rozegrać. Nic z tego nie wyniknęło. Znów tutaj środek pola, tutaj pomocniczki rządzą, jeśli chodzi o to boisko medyczek. Nieco cofnęła się Nogalska do Trybus. Zagranie, znowu piłka polu karnym, będzie strzał na bramkę i to musi wpaść. I to już jest 6-0. Wyszła znowu daleko do wybronienia tej akcji nie Emilia Krajewska już, a Dominika Dewiska, która kilka chwil temu pojawiła się na boisku. No i to wejście jednak chyba do udanych nie zaliczy. Dobrze też Nogalska wyszła daleko po tą piłkę, cofnęła się, dobrze dograła na skrzydła. Tam już samodzielnie Asia Trybus weszła
w to pole karne, tak jak do tej pory odgrywała tą piłkę do biegających, tak teraz postanowiła sama rozegrać tą akcję i Trybus zdobywa bramkę numer 6, no i powoli Jerry Konin, które tutaj na trybunach dopingują swoje koleżanki, a teraz Rabiega. Jest wyciągnięcie defensorek ze swojej strefy linii obronnej. Teraz zwróćmy uwagę, co robi Olejniczak. Olejniczak, Olejniczak, Olejniczak na 1-0. Ależ akcja Klaudii. No niesamowite, ale ona długo szła samodzielnie. Jak się rozkręciła, to nikt nie był w stanie jej zatrzymać w polu karnym. Później pewny strzał oddała Klaudia na bramkę przeciwniczek. No i Medyk prowadzi 1-0. Polmarket 3 Konin, także w kadrze wojewódzkiej do lat 16. Wiele, wiele nauczyły się w treningach z Ekstraligą, no i przez środek, no i teraz Łasicka. Łasicka, no to jest druga taka sytuacja, kiedy ona oddaje ten strzał! No, Łatka! No.